Cześć, z tej strony Władysław Pałyski, Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wiem, że na ten odcinek czekaliście dobrych parę miesięcy. No, powiedzmy prawie pół roku. Ale ogłaszam wszem i wobec, udało się. Udało się. Sample w końcu trafiły do Polski. Dlatego też dzisiaj postanowiłem zrobić wideo, w którym po raz kolejny podegustujemy naszą rocznicówkę z Cotswolds. Zrobimy takie re-review. No to pierwsza recenzja, pierwsza degustacja to była taka na szybko w destylarni. Wiecie jak to jest, no, trochę stresu, trochę emocji. A dzisiaj na spokojnie, butelka otwarta, trochę już z tej butli ubyło. Wprawdzie ta whisky, którą degustowałem w destylarni, to była nie z tej butelki, to była z innej butelki, która była nalana z tej beczki nieco wcześniej, ale dzisiaj podegustujemy konkretnie naszą rocznicówkę z naszej butelki, z tego co destylarnia dla nas zabutelkowała, czy w zasadzie zabutelkowaliśmy sobie sami. Rocznicówka, tak, pierwsza rocznica dla Whisky Malt Content, czyli do naszego kanału. Więc, co tutaj mamy? Beczka, która ogólnie stoi sobie w destylarni, z której można sobie nalać butelkę. Beczka z 2015 roku, beczka po Pedro Jimenez konkretnie. Zabutelkowana oczywiście 15 maja 2021 roku, czyli dokładny dzień, pierwsza rocznica kanału Whisky Malt Content. Bądź co bądź, 15 maja w 2020 roku na kanale pojawiło się pierwsze wideo, które dotyczyło również whisky ze stylarni Cotswolds. Także fajnie, że była taka możliwość. Ale tak jak mówię, moi drodzy widzowie, podegustujemy sobie tą whisky, a na koniec powiem, o co chodzi, na czym stoimy, jak wygląda sytuacja z konkursem. A, naprawdę, mega przyjemny aromat. Wspomnę jeszcze tylko, że mamy tutaj 60,5% alkoholu, czyli no całkiem sporo. 2015 rok, czyli whisky ma 5 lat, być może 6 lat, no można tutaj przyjąć, że jest to 5-letnia whisky. Aromat bardzo słodki, bardzo przyjemny. Po kolorze można by wnioskować, że jest to beczka pierwszego napełnienia, first fill. Jest to bardzo młoda whisky, jakby na to nie patrzeć. I tutaj oczywiście w samej whisky wyczuwalny jest charakter destylarni, czyli mamy tutaj te nuty kwiatowe, mamy tutaj te nuty karmelu, wanilii, mamy tutaj te nuty, które przypominają nam owoce tropikalne, co jest tutaj jakby takim kluczowym aromatem, jeżeli chodzi o New Make'a z destylarni Cotswolds. No i sporo słodyczy, rodzynki, daktyle, sporo suszonych owoców. Te suszone owoce bardzo fajnie przeplatają się z tymi świeżymi owocami, z tymi tropikalnymi owocami. Do tego ten karmel, do tego ta wanilia. Alkohol bardzo fajnie ukryty, 60%, 60,5% w zasadzie, a nie szczypie, nie gryzie w nos. Naprawdę bardzo przyjemnie. Na języku już ten alkohol nie jest tak dobrze ukryty.
ogromne, potężne uderzenie pikantności, ale to wszystko okryte wręcz kleistą słodyczą. Drugi łyk znacznie lepszy, znacznie łagodniejszy, słodko, kremowo, tłusto, oleiście, całe usta oblepione tą gęstością whisky. Bardzo fajne przełożenie aromatów, smak. Sporo karmelu, wanilii, owoców tropikalnych, banan, mango, ananas. Do tego dochodzą nam właśnie te suszone owoce, aspekty rodzynkowe, daktylowe. Wszystko pięknie okryte tą pikantnością, tą taką mocą alkoholu. Dodamy sobie odrobinę wody. Zobaczymy, jak nam to zagra. Nie za dużo. Aromat od razu się zmienił. Więcej nut beczki na pewno. Więcej czekolady. Mleczna czekolada. Mleczna czekolada z karmelem. Trochę tak jakby świeżych owoców, może troszeczkę gruszki, takiej pieczonej gruszki. Więcej takich aspektów bananowych. Rodzynka. No, aromat się zmienił. I to powiem szczerze na plus. Może jest mniej tej oleistości i tej gęstości w aromacie, ale na pewno jest więcej takich aspektów właśnie owocowych. Whisky zdecydowanie otworzyła się. W smaku nadal lekka pikantność, ale znacznie łagodniej niż w mocy beczki. Nadal sporo karmelu, nadal sporo słodyczy, ale zdecydowanie więcej świeżych owoców. Tych tropikalnych owoców jest tutaj znacznie więcej. Owoc granatu, mango, takie aspekty brzoskwini, moreli, z dużą dozą karmelu, z nutami czekolady. Gdzieś tam za tym zaraz podążają również te owoce suszone, typu daktyl, rodzynka. Więcej takich kwaskowatych aspektów, bardziej cytrusowych aspektów. Sporo owoców, bardzo fajnie wkomponowanych w tą pikantność, w tą taką moc whisky. Finish trzyma się języka bardzo fajnie. Finiszu na języku pozostaje delikatna pikantność razem z dość sporą ilością słodyczy. Ta oleistość whisky nadal gdzieś tam jest poprzywierana do policzków, do języka. W finiszu właśnie więcej takiej owocowości typu brzoskwinia, morela,
taki soczysty, słodki finisz w połączeniu właśnie z czekoladą, w połączeniu z odrobiną rodzynek tych takich suszonych owoców. Bardzo fajna i przyjemna whisky. Może nie jest super złożona. To tylko 5 lat w beczce. Jakby nie patrzeć, ale jak na 5-letnią whisky, jak najbardziej tutaj już widać zarówno charakter destylarni, czyli ten bardzo dobrze zrobiony new make, jak i to, co ta beczka w ciągu tych 5 lat oddała, gdyż jest sporo tych aspektów właśnie po winie Pedro Jimenez. Więc no, całkiem fajna i przyjemna whisky i mam nadzieję, że te osoby, które wezmą udział w konkursie i te osoby, które ten konkurs wygrają, będą mogły czerpać przyjemność z degustacji tej whisky. No właśnie, przechodzimy do konkursu. Moi drodzy, obiecałem Wam w momencie, kiedy tę whisky degustowaliśmy w destylarni, obiecałem, że zrobimy konkurs. Była to bądź co bądź pierwsza rocznica kanału, dość wyjątkowy dzień dla mnie, dość wyjątkowa chwila dla mnie i chciałem się z Wami w jakiś sposób tą chwilą podzielić. Przede wszystkim chciałem Wam podziękować za wsparcie, jakie od Was mam przez cały czas. Piszecie mi dużo komentarzy, mam dużo prywatnych wiadomości. Kanał się rozwija, przybywa nowych widzów, nowych subskrybentów. Dlatego też chciałbym wszystkim podziękować. Konkurs, no właśnie, konkurs. Bardzo prosty, rzeczowy konkurs. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie zrobić dwie rzeczy. Zostawić pod tym wideo łapkę w górę, to raz, a druga rzecz, w komentarzu napisać, jaka jest Wasza ulubiona destylarnia. Nieważne, czy będzie to szkocka destylarnia, angielska destylarnia, czy jakakolwiek inna. Po prostu napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona destylarnia. I jakby nie patrzeć, moi drodzy, macie na to cały tydzień. Cały tydzień, gdyż to wideo pojawiło się w niedzielę rano, tak? Więc za tydzień w niedzielę rano o tej samej porze będziemy losować. Do rozdysponowania, do rozlosowania, moi drodzy, jest 5 sampli tejże oto właśnie whisky. Więc moi drodzy, ja kończę to wideo, a Wy zabieracie się do roboty, tak? Łapka w górę, komentarz pod filmem i już za tydzień dowiemy się, kto wygrał sampla. 5 osób spośród Was dostanie sampla właśnie tej whisky Cotswolds. Whisky prosto z beczki. Whisky dostępna tylko w destylarni, więc to też jest rzecz bardzo fajna. Zaczynamy zabawę, moi drodzy. A ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnego.